twarz, na ładne, atrakcyjne ciało i to jakby nie widzą tego, co może być więcej, tych innych wartości. I to jest bardzo błędne koło moim zdaniem i to jest pochopne. Ja tak uważam. Bo dla mnie zawsze najważniejsze Tak. jest to, jak się z kimś dogaduje na przykład, a nie jak ten ktoś wygląda tylko i wyłącznie. Dokładnie. Od ludzi. No powiem ci, ja dużo oglądam podcastów i filmów true crime, nie? O zbrodniach różnych i tak dalej. No i bardzo dużo motywów właśnie, modus operandi takich osób, które gdzieś tam udają, że wyjeżdżają na delegację, no to jest to, że znajdują sobie inną kobietę, no nie? Niestety. No i wtedy też knują, dajmy na to, nie wiem, jak zabić żonę, ale to już w takich skrajnych przypadkach. Naprawdę. No w filmach się zdarzają takie No. sytuacje, jak najbardziej. W Powiedz mi, prawdziwym życiu też, Klaudia, to proszę? w prawdziwym życiu też, nie? Od tego są te podcasty kryminalne, a to jest To historia. jest taki, że jest zdolny do wszystkiego. Tak. A na przykład, Miałaś powiedz mi, pytanko. proszę? Miałaś pytanie, nie? Przerwałam ci. Powiedz mi, jakie cechy powinien mieć taki wymarzony partner? Charakter. Cierpliwość. To przede wszystkim, ale to jest bardzo subiektywne, bo ja jestem trochę świr i trochę mam ADHD, może niestwierdzone, ale wszędzie mnie jest pełno. Szczerość, bo jak ktoś nie jest szczery, to już z tego wyjdzie. Zaangażowanie, to też. Żeby nie przedstawiał nic innego, jakby nie tyle, że przed ciebie, co żeby zawsze dbało o to, żeby wiadomo, żeby tobie też było dobrze, nie? A moim zdaniem mój idealny partner powinien być tak: romantyczny, odpowiedzialny, czuły, rozważny. Myślę, że też wrażliwy w pewnym sensie. Chociaż nie musi być do końca, wiadomo, różne są charaktery. Myślę, że powinien być zaangażowany w ten związek przede wszystkim. Powinien umieć czasami zaskoczyć, być odpowiedzialny, szczery i poważny. Takie moim zdaniem To ty należy. masz, widzę, całą listę wypisaną już, kurczę. Powiem ci, że ja musiałam się nad tym zastanawiać. Wiem, czego Naprawdę, tak chcę. na dobrą sprawę. Wiem, czego chcę. Tak, a ja powiem ci, że ja w sumie mam, czego chcę, dlatego się tak nie zastanawiam nad tym, bo dla mnie to jest tak naturalna rzecz. U mnie na przykład jest tak, że... O, dobre pytanie mam teraz. Czy uważasz, że słowa są ważniejsze niż czyny, czy czyny są ważniejsze niż słowa? Ja oczywiście uważam, że czyny są ważniejsze niż słowa, bo wiem, że ludzie potrafią dużo mówić, obiecywać, a nie dotrzymują słowa, czyli czyny zawsze pokazują prawdę, a słowa to tylko taka chwilowa iluzja, coś tam miłego, ktoś powie, czyny. A ty? Też tak uważasz? No to u mnie generalnie jest tak, że mój chłopak bardzo, bardzo, bardzo rzadko mówi o swoich uczuciach, ale strasznie dużo robi. Strasznie mam dużo tych gestów, nie? Była taka sytuacja, że kończyłam pracę o 22, byłam przeziębiona okropnie i padał deszcz. A ja mam dwa przystanki od domu, więc no miałam iść na piechotę, no ale dotarłabym do tego domu, no bo czułam się bardzo źle i mi było bardzo słabo. I wiesz, telefon do chłopaka, mówię, zawieź mnie, ja wiem, że ty musisz przyjechać od siebie, zawieźć mnie i wrócić, no ale no, jest taka sytuacja, nie dojadę. Znaczy, nie dojdę do domu. No i nie dość, że mnie po mnie przyjechał, wziął mnie do żabki, kupił mi ciepłą kanapkę, dał mi swoją czapkę i na koniec powiedział, że on mi nigdy nic nie powie, ale on zawsze pokaże. Także na tym przykładzie ci powiem. To bardzo super chłopak. No. Zdroszczę. Pokazał ci tyle troski. Tak, dokładnie. Ktoś się zapytał, wolicie mieć luksusowe wesele, które zepsuje wasz eks, czy w ogóle nie mieć ślubu? Ja nie chcę w ogóle mieć wesela, więc dla mnie to jest chyba Obojętne. dziwne pytanie, ale wolę. Tak, wolę nie mieć ślubu chyba, bo teraz ślub to jest taka inwestycja trochę, nie? To zależy też od pary. Nie do końca się to zawsze opłaca, ale ja nie mam eks, więc mi nie ma kto wesela rozwalić. Czy mogłabym Czy być mogę być w związku z facetem, który odsiedział swój wyrok w więzieniu? w założności jako przestępstwo? Jeżeli takie naprawdę, że nie wiem, kogoś zabił na przykład czy coś, to ty bałabym się, na pewno bym się bała. Ale jeśli takie mniejsze, no to wiadomo, ludzie się zmieniają, rozumieją swoje błędy, więc dlaczego nie? Dałbym szansę chyba. No, powiem ci, to zależy, nie? Ja oczywiście, ja bym miała obiekcję co do tego, bo to jednak jak ktoś jest z prawem, wiesz, nie halo, to może mieć potem jakieś, wiesz, konekcje i w ogóle z kimś, z tego świadka i w ogóle. Także ja bym wolała w to nie iść. Sama widzisz, nie wiem, czy ogarniasz sprawę Gypsy Rose Blanchard, ta, co zabiła swoją mamę i teraz wyszła z więzienia. Była dziewczyna, która jakby miała współudział w zabójstwie swojej matki, bo matka ją tam więziła i
Potem ci mogę linka podesłać na ten temat. No nie wiem. W każdym razie ona teraz wyszła na wolność. Wyszła na wolność i wzięła ślub, no i okazało się jednak, że nie będzie z tym mężem i wróciła do jakiegoś tam byłego, także ciężko. Jednak jest ryzyko zawsze, czyli ostrożnym. Mruzanetap mówi, że z doświadczenia ludzie się jednak nie zmieniają. No nieraz tak jest. Chciałabym wiedzieć. I z gangsterem też bym nie mogła być. Czasami faktycznie nie zmieniają się i czasami tak robią to samo. W zależności kto, co i jak. O, fajne pytanie. Mati pyta. Robienie sobie dopasowanych tatuażów w związku. Hit czy hit? Dla mnie oczywiście no, jest to hit, bo to jest takie pokazanie miłości komuś, no masz tu moje imię, ale jednak z drugiej strony ja bym się bała to zrobić, bo ja bym tak zerwać z tą osobą, zakończy związek i potem będzie mi pisał tutaj, nie wiem, na przykład jakieś imię, a się okazuje, że mój partner jest kimś innym. Więc niby hit, póki jesteśmy w związku, ale jeżeli faktycznie zrobimy, to hit taki, że szkoda słów. Trzeba to potem cofnąć czas. Dla mnie spoko, ale jeśli nie jest to imię. Bo no. Imię to jest takie, wiesz, kliszej trochę, nie? Że to takie trochę cringe'owe. Ale ja bym na przykład zrobisz sobie tatuaż, który pasuje do twojego chłopaka, jakiś taki drobny, minimalistyczny, ale jakiś symbol, który coś ma dla ciebie jakieś znaczenie, no to spoko, nie? Bo to ci zostaje ładny tatuaż. Tak. Także spoko. Moim zdaniem spoko. Ja po 2 latach bym zrobiła tatuaż. Czemu nie? Dostał kilka minut naszego live'a jeszcze. Jakie pytania jeszcze macie, moi drodzy? Oj, to dobrze, mój telefon. No, zawsze padnie bateria, więc 2 minutki i kończymy, bo zawsze się wyłączy i nie zapiszę live'a później. Dobra, powiem ci, fajnie cię gadało. Nie również. Spoko, masz obserwujący. Ja też czasami cię oglądam na live'ach, także trochę jestem zaznajomiona z ekipą, która tu przychodzi. No. No właśnie, żyjesz mi prawdziwe miłości, żeby w końcu odżyła, żeby w końcu moje serce zabiło. Dla kogoś szczerego i pięknego. Tak, no mówię ci, musisz wyjść do ludzi, Klaudia. Musisz poszukać gdzieś jakich, nie wiem, kurde, czegokolwiek, klubu książki, coś tam, żeby gdzieś kogoś spotkać, nie? To jest moja rada taka, wiesz, wyjdź po prostu do ludzi. To jest to. Czekaj, wolałabyś być zboryszczem nastolatek, czy anonimowym chłopakiem? Anonimowym no, chłopakiem. Ja też wolałabym zwykłym chłopakiem, wiadomo, jeżeli bym się trafił jakiś gwiazdor, nie wiem, influencer, to czemu nie, ale też chciałabym zachować te prywatności tego związku, żeby ludzie nie zaszkodzili, ale myślę, że chyba zwykłym chłopakiem byłoby lepiej. Bez takiej potrzebnej, wiesz, promocji. Tak, u mnie wspólnego byłoby lepiej. Mój chłopak to jest introwertyk 100%. Jak robił test na osobowość, to mu wyszło 100% introwertyk, więc dla mnie odpowiedź jest chyba jasna. Towarzystwo jest spokojne bardzo. Tak. Czy mogłabyś być w związku z księdzem, który odszedł z zakonu? Nie. Czemu? Nie. Chyba nie. Ja moim zdaniem spoko, bo jak odszedł, to znaczy, że się otrząsnął z tego całego cyrku. A by tak powróciło powołanie? Pewnego dnia? No to mi by powróciło brak zainteresowania. Dokładnie. Frustracja jest u nas na tym? Frustracja jest u nas na live. Jest to hejka, moja droga. Czy prezenty są potrzebne? Frustracja. Potrzebne. Może nie jakieś wielkie, ale potrzebne. No czasami jest miło dostać coś, albo dać komuś, żeby pokazać, że ten ktoś jest dla nas ważny. No, bez okazji nawet. No. Nawet taka mała pierdoła. Nawet taka mała pierdołka, nie? Ja czasami potrafię od tego z dupy mojemu chłopakowi kupić mangę, bo wiem, że na przykład lubi czytać. A on mi kupi Kinder Joya, bo ja wiem, że wie, że ja lubię zbierać się figurki z Harry'ego Pottera, nie? I to jest takie... Moja droga, zaraz mi wyłączy, no. Wyłączy mi, więc tak jest, zostało 2 minutki. To dziękuję ci serdecznie za o związkach i miłości. Zapiszę tego tak, na... Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra. Wszystkiego dobrego. Cześć wszystkim.